Cześć wszystkim, znowu Pony 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity, Biała Marchia. W poprzednim odcinku zwiedziliśmy wielką salę i zeszliśmy do kopalni. I wygląda na to, że troszkę się tu pokręcimy, bo lokacja wygląda na sporą. Dobra, gdzie łotrzyk pierwszy? Generalnie wiemy, że to był jakiś spisek. Były produkowane nadmiarowe ilości zbroi dla strażników, cokolwiek by to oznaczało. I mamy namiar na jakiegoś Gyrona, który nie był żadnym z tych trzech wielkich dowódców twierdzy, ale coś maczał w tym spisku. Okej. To jest też ten Abydon, chyba tak się nazywał. Strzaskane szkielety leżą przed kapliczką. U podnóża stóły ułożono miecze i hełmy. Tak, to chyba te duchy, które przed śmiercią się modliły do niego. Teraz są ułożone. Czy ich ciała są ułożone. Okej. To już mamy dużo. Co sobie zbierzmy? Tutaj co mamy? Bliźniacze głazy. Fajne. Dajmy. Alotowi. Idziemy dalej. To jest ta galeryjka, z której do nas łucznicy próbowali strzelać. Ale im to trochę nie wyszło. Dobra, ty mamy chyba jakieś właściwe wejście do kopalni. My raczej biegnąć nie chcemy. Takie ciasne korytarze aż proszą się o pułapki. Gorąc niższego poziomu parzy ci skórę. Gdzieś pod tobą coś się pali, ale nie widzisz co. Okej. Przejścia wyglądają na dosyć hardkorowe, musicie przyznać. Osobiście bałbym się po czymś takim przechodzić, ale... Dobra, to są poszukiwacze przygód. Okej, mamy mroźne szlamy. Dobra. Cofajmy się trochę. Stawmy. Pozycje bojowe. Mroźne szlamy. Nie chciałbym zgadywać, ale w takim razie nie powinny lubić ognia. Tak. Małą redukcję obrażeń na ogień. Jest dobrą wieścią. Okej. Dobra, trochę więcej ołę. Wow, co się z nią stało? Okej, spoko. Pamiętajcie, że ta gra jest stworzona w Unity. Okej. Że wy pomagajcie Paladynowi. Okej, ładne obrażenia. Dobra, Ladyn bi się. Jak sporo dostajemy tutaj. Ałe. Czy jest sporo dotów. Znaczy nie sporo dotów, tylko ceceków. Nie miał mi się skróty. No dobra, nic poważnego. Okej, wygląda na to, że to ślepy zaułek. Zestawem obozowym. W sumie możemy się przespać. O, dużo sztab durański z cali. Pomyślam się, że to nam się kiedyś przyda. Dobra, może odpocznijmy trochę. Paladyn już troszkę traci na życiu. Mamy zestaw obozowy tutaj. Dobra, premia do
Może do duchów lepiej? W sumie nie sprawdziłem, jaki jest typ tych obrońców. Możemy zobaczyć w bestiariuszu. Tak, tylko jaki to? Strażnicy baterii. Tak, to są nośniki dusz. O, okej. Okay. Miałem używać w takim razie tego. Miałem w takim razie używać zdolności kapłana. Nośniki dusz. Okej. Okay. Garnijmy to. Tak, jak to się nazywa? Świętego blasku powinienem używać. Nie zauważyłem, że to są nośniki dusz. No cóż. Dobra, idziemy dalej. Hey there. Right here. Więcej kopaczy. Okej, wygląda na to, że tędy szło główne natarcie, a nie korytarzami. Right here. What could have broken through this? Tak, słuszna uwaga, Alot. Ale biorąc pod uwagę, że w Pillars of Eternity wszystkie problemy wszystkich ludzi albo się ograniczają do bogów, albo smoków, to możemy się domyślać, które z nich. Okej. Okay. Idźmy sobie. Spod gruzów wystaje tylko parę kości, wszystkie połamane jak suche gałęzie. Pod ogromnymi kamieniami, kamiennymi płytami leżą potrzaskane szkielety. Mur został przebity na wielkie, ostre fragmenty. Okej, okay. Coś tu mnie widzi. Ale nie wiem co. W razie podejdziemy tutaj całą drużyną. Wygląda na to, że te eventy z głosem są zrobione jako jakaś niewidoczna postać. Co my tu mamy? Warsztat. Brzmi ciekawie. Tak, jeden zużyty wytrych to nie problem. Mamy ich masę. Warsztat. Okej, okay, dobra. Trochę głupio, że nie mogę przejść po prostu tutaj się ustawić. Okej, okay, co my tu mamy? Lodowy troll. Okej, okay, dobra. O, nie ma. A właśnie, może zmienimy formację drużyny. Stawmy ją bardziej z przodu. W sumie nie potrzebujemy jej tak bardzo z tyłu. Okej. Okay. Wow, cała masa tych troli. Fajnie. Że w końcu jakaś fajna walka będzie. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co one mają. Redukcję obrażeń słabą mają, więc nie będziemy na nich zarzucać. Po prostu od razu rzucimy na nich kulę ognia ładną. Ty użyjesz barbarzyńskiego ciosu, a ty mi pomożesz, dobra. A wy otwórzcie ogień. Ładnie. Ich pościągaliśmy. Aha. Dobra. Krąg obronny. Czy zabiliśmy tego trolla? Bo nie do końca. Okej, okay, tu jest wielki troll. Może na nim się skupmy. Dobra, użyjmy jeszcze tej furii. Dobra, ty pomóż jej.
Chociaż nie atakuj jego, bo jeżeli nie będziesz atakował jego, to on się zwróci na łotrzycę. Dobra. Rzućmy błogosławieństwo. Dobra, czy możesz go przewrócić, tego trolla? No, w sumie nie potrzeba, bo jest i tak sparaliżowany. Możemy jeszcze co opalenie odpalić. Troll wygląda na to, że mają sporo życia, więc może się przydać. Okej, dobra. Tej zatkaj dziurę może. Aha, ty możesz rzucić... Ty możesz rzucić swoje standardowe rzeczy. Ty piętno. Okej. Palen zacznie otrzymywać trochę obrażeń od swojego całopalenia, ale nie widzę w tym większego problemu. Możemy na nich zakaz jeszcze rzucić. Okej, możemy ich jeszcze pewnie przestraszyć, co? Możemy. Dobra. Ładnie daję sobie radę. Bez problemu. Okej, dobra. Już tylko ten troll został. Pewno gdybyśmy nie byli tacy nadpoziomowi, to mogłaby być trudna walka. Nie zdaje mi się, żebyśmy mieli w białej marki z naszym poziomem jakieś problemy. Okej. W sumie nic ciekawego nie dropnęli. Szkoda. Co my tutaj mamy? Kamienne pokrętło. Czy nie mieliśmy już takiego czasem jednego? Nie, to jest wzmacniacz rezonansowy. Umieszczenie, by wykrywać dusze, które w poprzednim żywocie mieszkały w baterii. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że tego możemy używać. Dobra, nieważne. Jak robiliśmy ten quest z odnalezieniem duszy żyjącej w baterii, najwyraźniej mogliśmy tego używać, żeby pomóc sobie. Na swojach spisano ilości rudy i minerałów wydobytych z kopalń. Co my tu mamy? Znak miecza. Na sterowanym odwrocie znajduje się trzy wypukłości. Okej. Okay. Znakomity pistolet. Okej. Okay. Czy to jeszcze mamy? Chyba nie. Co my tu mamy? Hartowany hełm. Moc plus 3 przez 20 sekund na wygraną. Redukcja obrażeń, obrona. Kulawienie, uruchomienie, paraliż plus 5. Mnóstwo różnych obron. Moc plus 3 przez 20 sekund na wygraną. Ciekawe, co to znaczy na wygraną, na pokonanie przeciwnika? Odbicie minus 5 przez plus 20 sekund na wygraną. Okej. Okay. Na to, że często go używano, jest dosyć wygodny, ale po założeniu go na głowę czujesz narastającą w tobie potężną wściekłość. Okej. Okay. Możemy tobie dać? Odporność na unieruchomienie. To daje ci również odporność przednią, znaczy obronę przed unieruchomieniem, więc zobaczymy. Okej, okay, póki co to pewnie się nie zwiększa jeszcze mocy. Tak. No dobra, zobaczymy, jak to będzie działać w walce. Tutaj mamy dodatkowy zestaw.
Myśmy potrzebowali, ale nie potrzebujemy. No dobra, no to wracamy się. Okej. Mała niespodzianka. Dobra, zablokujmy może im tutaj wejście. Standardowo zaczniemy ich zarzucać różnymi rzeczami. Duchy. Tak, to są duchy. Trochę mniej nas interesują niż nośniki dusz. How may I help? Żeby jakoś bardziej tylko wyobrażenie podające osłabienie. Dobra, zróbmy to. Ty masz jakiś zasięg? W sumie nie masz zasięgu i widmo cię atakuje. Zbierz się za nie. Możesz tutaj im pomóc trochę? No, kolejne widmo przyszło. Nie fajnie. Chociaż czekaj. Możesz mu przywalić grimoirem. Dobra. Paladyn rzuci się na nich. No fajnie, przywalenie grimoirem zadziałało. Okej. Okay. Dobra, ty się rzuć na syrenę, a ty pomożesz tutaj. No i dobra, już tylko ona została. Okej. Okay. Zajmie jej zabicie. W sumie na całkiem nie jest redukcja obrażeń. Ale spoko. Nie będę wywalał w nią dodatkowych zaklęć. Dobra. Dobra, walka się nie kończy z jakiegoś powodu. Okej, już. Dobra, idźmy dalej tym głównym korytarzem. Bo nie chcemy takich dalej problemów z odpaleniem zdarzeń robić. Widać, że duchy chyba uciekały w tamtą stronę. O, patrzcie, to są jacyś tarczownicy, którzy nie chcą nas od razu zabić. Ciekawe. Wielkości starto na proch. Aha. Okej, nie chcą nas od razu zabić. Chcą nas zabić tylko po krótkim momencie. Okej, okay, fajnie. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Dobra. Są ci tarczownicy. Chyba ci obrońcy mają chyba nawet lepszą redukcję obrażeń niż tarczownicy. Dobra. Załatwmy ich szybko. Błogosławieństwo. Dobra, nie podchodź tutaj, użyj po prostu. No chyba często się baguje, jak próbuję użyć swojego ataku. Dobra. Proszę niski okrzyk. Żeby też im kulę ognia ładną zapodać. Jak już się tak poustawiali. Dobra. Są przerażeni, ładnie. Coś możemy tu jeszcze zrzucić? Zabójczy piorun. To tak fajnie się odbijało. No, w sumie czemu by nie. Okej.
Co? Nie odbiło się? Alot, draśnięcie. Tyle? Serio? Okej. Okay. Bo to był duży pech w rzutach. To się w ogóle nie podbijało. Dobra. Idziemy dalej. Okej. A właśnie, jak tam twój hełm? Nie dać, żeby się wzmacniał dalej. Jak tam twoje odbicie? A właśnie, obrońcy, przestań używać. Nie widzę, żeby jakoś się zmieniał ten hełm. Dobra. W takim razie nie mam pojęcia, co oznacza ten zapisek w jego opisie, że na wygraną. Okej. A dobra, zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Jeżeli będą jakieś takie kolejne przejścia, chyba z nich nie skorzystam, żeby nie psuć wydarzeń. Okej. Jakieś są schody. Znak hełmu. Okej. Cokolwiek to znaczy. To są schody donikąd. Serio, po co komu te schody? Schody zazwyczaj gdzieś prowadzą, a nie... Nie wiem, jakby ktoś postawił schody, a potem zamurował drzwi. Dobra. A nie kwestionujmy krasnoludzkiej inżynierii. Nawet już tych martwych krasnoludów. A! Stawmy się. Dobra. Skoszkniały duch. Dobra. Stawmy się tutaj, żeby zbytnio nie przechodziły do tyłu. A i więcej mroźnych szlamów, fajnie. A? Coś mi się spodoba na pewno. Okej. Ty jesteś tutaj, fajnie, mówię swojego barbarzyńskiego ciosu. I furię, uderzenie furii. Okej. Może nie magii. Raźne szlamy zamrażają. Kto by pomyślał? Co tutaj mamy? Złoża żelaza i miedzi zbryzgane są krwią. Ciekawe czyją. I kolejny trup. Zwój gradu pocisków. Ten zakorzony opcję zakresie, który można nasłać na pojedynczy cel szereg ognistych pocisków. Urzenia 9 do 13, pociski 9. Uuu, ładnie. Okej. Okay. To jest po prostu solidna laska. Okej. Okay. A to w drugą stronę. Right here.
Dobra. Ślijmy może paru wojowników tutaj i jednego tutaj. Okej, okay, przewróćmy go. Tobie co? Coś cię sparaliżowało. W sumie nie pamiętam już, kto ma paraliż. Okej. Okay. Na razie fajnie. Mhm. Dokładnie, zobaczmy, co my tutaj mamy. Fajny ślepy zaułek. Aha, wygląda, że to kiedyś nie był ślepym zaułkiem. Wejście do tunelu blokują skały, lub jakby jakiś czas temu zawaliły się, lub celowo zostało zawalone. Okej, co my tu mamy? Glafiaste buty tropiciela. To takich przemiot chyba też już mamy parę. Doszliśmy tutaj, w sumie do punktu wyjścia. Zdecydowanie mieli przewagę liczebną. Wejście do tunelu stoi pusty wózek górniczy, oczekujący na załadunek, chociaż stan okolicznych tuneli nie jest najlepszy, sam wózek i tory, na którym stoi, wydają się być nienaruszone. Obok torów znajduje się dźwignia. Zajrzyj do wózka. Wózek jest pusty, pokryty plamami rdzy. Jest na tyle duży, że przy odrobinie wysiłku w środku mieściłoby się kilka osób. Okej, dobra. Może później do niego pójdziemy. Wygląda jak przejście do jakiejś innej planszy. Więc jeszcze tu pewnie wrócimy. Co tutaj mamy? List Erasmura. Na stronie coś pośpiesznie nagrozmolono. Floru, jesteśmy tutaj uwięzieni, ale cieszę się, że jesteś bezpieczna na dole. Kiedy już będziesz po wszystkim, weź co tylko zdołasz unieść, natychmiast ruszaj do fortu Kości Gryz. Zabierz naszego bratanka, jeśli możesz. Tutaj nie jest bezpiecznie. Zatrzymaj to przy sobie. Twój kochany Erasmur. Po drugiej stronie kartki znajduje się coś, co wygląda na wiersz, jednak zupełnie niezamazany ziemią. Okej. Okay. Na razie chyba jej się nie udało. Okej, okay, solidny arbalet. Wiecie co? Nie będziemy iść tutaj tędy. Tylko wrócimy się do głównego korytarza. Na pierśniki nogawice zostały zmiażdżone i nie znajduje już, nie nadają się do użytku. Kamienne płyty popękały jak talerze. Okay, czy to jest jeden z tych strażników całych? Ciężka spiżowa zbroja została rozdarta na kawałki, które walały się po podłodze. Miedziany klucz z runami, okej. Okay. Zimny wiatr z południa. Sięgnął starej willi na zachodzie. Niosąc naszych rodzicieli na wschód, by odnaleźć białą kuźnię na północy. Okej, okay, to chyba było. Czy to nie był czasem wierszyk, którego używaliśmy, żeby dostać się do baterii? Już nie pamiętam. Okej, okay, dobra. W następnym odcinku zwiedzamy resztkę kopalni i zobaczymy, co będzie dalej. Czy będzie zejście jeszcze gdzieś niżej? Wygląda na to, że tak.
Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!